Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa, jesteśmy na plaży Gdańsk Stogi, najładniejsza plaża w Gdańsku i tamtym mieście, można powiedzieć, że to jest plaża, na którą ja w dzieciństwie już przyjeżdżałem, jak chodziłem do technikum, to tutaj cały dzień spędzałem latem. No, a jak pracowałem w Polenie Gdańsk, to na nocną zmianę szedłem do pracy, a tu cały dzień przychodziłem i sobie przespałem się parę godzin i siatkówkę grałem. Tak to było onegdaj. A teraz mamy plażę Stogi. No tutaj duża, olbrzymia wydma się zrobiła, bo tu w zeszłym roku był potężny sztorm. Wysypało górę piachu taką wielką. No i wydma nam urosła. Tutaj wejście było zapsypane, co kręciłem filmy. O tym wejściu. No, to jest wejście numer 26. Jak pamiętam, tam na horyzoncie mamy oczekujące statki na wejście do portu. To jest Reda. Tutaj mamy pogłębiarkę po lewej. Mamy dzisiaj o 19 października, tak? Godzina już 18 dochodzi. A tu mamy port, gdzie największe statki kontenerowe wchodzą 300-metrowe. Tutaj właśnie jest port kontenerowy DCT, a to jest ratownicy mają, o przecież pisze ratownik. I ochrona Soli Security pilnuje plaży. No pewnie, że jest. Lustro weneckie jest. Nas obserwują cały czas ochrona. Tutaj mamy do recyklingu metal, szkło, papier. No. A tutaj, proszę Państwa, są no ratownicy, u góry zawsze dyżurują, ale teraz już ich nie ma. Bo plaże dostępne są dla wszystkich, nawet na niepełnosprawnych. No dzisiaj no już plaże są tylko w sezonie, ratownicy teraz już nie ma. Teraz już ratownicy, wieżyczki są pozdejmowane. Proszę, tam jest pogłębiarka, widać te zielone staleczki, to są pogłębiareczki. Pogłębiają tor wodny, bo tam jest wejście do portu. Trzeba go pogłębiać. No i tak to wygląda. No. Bo tam masz wejście do portu Górki Zachodnie. Tam na końcu plaży widać te główki, latarnie morskie tam są i tam się wchodzi do portu Górki Zachodnie. Narodowe Centrum Żeglarstwa jest. Narodowe Centrum Żeglarstwa. Była właśnie Pani tam? Na, w Górkach Zachodnich, bo tam właśnie wpływają jachty. No. A Pani żeglarka? Bardzo rzadko, ale czasem tak, pływa. Czasem. Ale łódź Pani ma. Gdzie? No, łódź mam w centrum Polski. Gdzie ta łódź stoi? W centrum Polski stoi takie duże miasto Łódź. A miasto Łódź? Które a wiosło? Jest położone na siódmym. Ale żagla nie ma. Których nie widać. Ale żagla ta Łódź nie ma. Tylko wiosło widziałem w tym herbie. W tym żagla herbie. To my produkujemy nawet. Ale w herbie? Dla chętnych możemy uszyć w Łodzi. I Pani szyje? O, dużo szwaczek przyjmuje w poradni. A szwaczki Pani przyjmuje? Tak. W poradni jaki? No w poradni numer 33. Ale jako kto Pani tam przyjmuje? Jako lekarz pierwszego kontaktu. A, doktor. Rozumiem. No tak, no to kto mówił? Danuta Krawczuk. Z Łodzi. Z Łodzi. No, pochodzi. No proszę bardzo, przyjechała do Gdańska teraz. Dobrze. I tutaj jak widać, no słońce się świecą, te światełka migają, bo tam się te kontenery przemieszczają. Przemieszczają. No i na statki je wkładają albo wyjmują ze statków, bo tutaj spacerują turyści. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. A goście na plaży skąd? Częstochowy. O, Częstochowy. No i jak tam Matka Boska? Całkiem dobrze. 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 Przywieźli się jakąś replikę tutaj? Nie. Tak, schowana nie. jest. Rozumiem. Schowana jest. A na plaży naszej pierwszy raz czy byliście? O, nie raz byliście. Nie raz, podoba się. Piękna, piękna. Dziękuję. No. I tak to wygląda na plaży Stogi. Wejście numer 26. I zapraszamy na plażę Stogi. Tu nawet z Łodzi, z Częstochowy widać przyjeżdżają. Pozdrawiam. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński. Dla Was z plaży Stogi. Onegdaj byłem radnym tej dzielnicy. Dziękuję bardzo.